Ale przede wszystkim to jest dokończenie streamu z Knickfora Crackersa. Ponieważ nie mogłem sobie odpuścić, żebyście nie zobaczyli, jak świetnie zakończyłem tą mapę. Już się jak widać zaczęła 9 fala. Gracze na szczęście mnie trochę bronili, dlatego nie zginąłem, dalej mam wszystkie swoje bronie. Wiem, że jakość gry jest może nie najlepsza. Ale no cóż, taki już komputer mam. I tak ciekawe, że mi taka gra chodzi. I nawet całkiem nieźle wygląda jak na rozdzielczość taką zwykłą HD. No dobra, ale trzeba się zająć tymi zombiekami. Przez chwilę byłem pierwszy. Może bym jeszcze był w stanie to wybronić, ale troszkę się boję, że przegram teraz. Chociaż nie mam kamizelkę. Powinno się udać. Tej syreny nie lubię bardzo. Coś za mną jest? Nie ma, ale już szło. Okej, na tych schodach jak sobie będę stał, to będzie dobrze nawet. O kurde! No nie, już się dobrali do zombiaków. Cała reszta. O, duży. Dobra, zabity. Ten. O! W ogóle nigdy bym nie pomyślał, że mi ta gra przypadnie do gustu. Dobra, typie, nie. Okej, na szczęście mnie obronili. Ja pierniczę, 19 HP. Okej, może tego gościa ulepszymy, bo mam trochę mało zdrowia. Kurde, jeszcze trochę bym go zabił. Oczywiście zero zombiaków, po czemu ja? Będę sobie korzystał z tego zwykłego pistoleta, ponieważ ma najtańszą amunicję, a wystarcza w zupełności. To już koniec fali? Wow. Czyli 10 przed nami, a ja mam ponad 4000 zł. Czy czegoś tam. Pounds'ów brytyjskich pewnie. Nawet nie jeszcze z kilomy stoję. No tak, jak oni sobie stoją cały czas w jednym miejscu wszyscy, no to wiadomo, że sobie nawzajem kradną kile. A ja sobie sam biedny po mapie. Aha. Czy ktoś potrzebuje pieniędzy? Powiedzmy, że im dam na koniec. W ogóle ta broń. Ona jest niby dobra, a jakoś tak nie umiem z niej korzystać. Nie wiem czemu nie trafiam nią za bardzo. Być może powinienem korzystać z tego celownika na przykład. Nie mam zdrowia, a nie mamy healera na serwerze. To bardzo źle, przed chwilą jeszcze mieliśmy. Go, guys. Follow me. Typie, to jest jeszcze 10 fala, to nie jest ostatnia. No ale dobra, już sobie będę za nim szedł. No, o kurde, dwóch dużych. Ale załatwione. Więc można się z powrotem na zwykłą broń przeprowadzić. To z drugiej strony nawet dobra jest ta broń. Fajne jest właśnie Killing Floor, że ma tak trochę nawet zróżnicowane te bronie. Czemu ta broń nie strzela headshotów? Może dlatego, że nie celują nią? Kurde, ledwo skoczyłem. Nic nie widzę. Dobra, załatwieni wszyscy.
Ła, jak z killami ładnie. Tylko ten gościu mnie chyba prześcignie za chwilę. A handlarz jest 100 metrów od tego miejsca. Dobra, oni sobie tam poradzą. Ale dużo tych niewidzialnych tutaj. O nie! Ja od tego gościa spierniczam. No zabijcie go, kurde, mam o amunicji i wszystkiego. No i pięknie. Pod sam koniec. Ale wam dużo pieniędzy, to wystarczy. Jak będę miał szczęście, to zrespię się blisko sklepu. Dobra, zmiana klasy. Pod sam koniec umrzeć, ja pierniczę. Dobra, gdzie oni stawiają te bomby? Jak na razie nigdzie. Ten kombinuje chyba. Ja sam do końca nie wie co. Dobra. O, akurat jestem przy sklepie, bardzo dobrze. Jako demolition sobie kupię bombę. I jeśli bym mógł, to strzelec wyborowy. Ups, aha, no to fajnie. Nie mogę mieć innych broni, świetnie. Dobra, niech już będzie ta broń. Aha, już nie ma kasy na nic. No tak, bo to kosztuje 3600, nic dziwnego. Dobra. Ile mam tych granatów? 2. Gdzie oni je ustawili? Nic nie zrobiliśmy twoim dzieciom. Tutaj? Przecież to jest jedna bomba, zaledwie. Dobra. Nie wiem, czy stąd będzie szedł, ale już huk z tym. Jak ta broń strzela? Całkiem nieźle. No dobra, okej. Co, już tam idzie? Gdzie ty jesteś, typie? Gdzie on jest po las? Gdzieś tam. No i się zdążył uleczyć. Ale raczej to wygramy na luzie. Słyszałem go. Ja się trochę wycofam. Co już tam idzie? O, i jest pokonany, dobrze. Pięknie osioł. Kto ma najwięcej killi? Aha! Kto ma tu najwięcej killi? Nie mam najwięcej asyst, zaś pieniędzy też nie. Ale jestem bardzo zadowolony z tego. Cieszę się bardzo. Pieniądze wszystkie wyrzucimy, bo po co nam? Kurde, wszyscy, sama reszta też powrzucała. To jest bekowe. Oczywiście grać dalej nie będę, bo nie chcę. Tylko wychodzę z gry. Mam nadzieję, że gra wam się podobała. Myślę, że coraz lepiej mi idzie w tej grze. Lepiej niż Werel mógłby przypuszczać. No i co, no. Na razie. Liczę, że będziecie oglądać tam kolejne live'y Krakersa, czy też moje, jeśli będę robił. Na rękę.